Jadąc w stronę Leśna, tirem wyprzedzał mnie, urwał mi lusterko, zajechał w drogę i na czołóweczkę wleciał z Nubirą. Tamten samochód całkowicie skasowany został. Kobieta nie żyje. Jeszcze zostawiła chyba dziecko malutkie. Także to ewidentna wina była kierowcy tira. Nie zachował ostrożności przy wyprzedzaniu. A dojeżdżając tutaj jeszcze do skrzyżowania 70 jest i są wysepki, przejście dla dzieci jest, dla dorosłych. On z której strony jechał? On jechał tu od strony Grodziska. No i tutaj generalnie widzimy, że jest podwójna linia ciągła. Tak, a ja myślałem w ogóle, że on leci solówką, że on się wyrobi jeszcze. Ale patrzę, a to zestaw jechał i on już... Jak ja bym jeszcze nawet nie zahamował, to on by mnie zrzucił do rogu. Ja w ostatniej chwili jeszcze przyhamowałem i on się wtedy złapał pobocza. Jego postawiło bokiem i on w tym momencie, jak mnie wyprzedził, to uderzył w tą Nubirę. A ta Nubira jeszcze uderzyła wcześniej w tego amerykańskiego tam, co tam stoi drugi samochód. Nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadku. Ryzyko jest tym większe, im gorsze warunki atmosferyczne panują w trakcie jazdy. Niedostosowanie prędkości do śliskiej nawierzchni stanowi jedną z głównych przyczyn groźnych wypadków drogowych w sezonie jesienno-zimowym. Podróżując samochodem, łatwo przyzwyczajamy się do prędkości. Dlatego bezpiecznie czujemy się w suchym i ciepłym wnętrzu samochodu. Łatwo wtedy zapomnieć, że warunki atmosferyczne mogą spowodować, że nasz pojazd będzie zachowywać się w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Podczas testu trzykrotnie wejdę w zakręt z prędkością 90 km na godzinę. Pierwsza próba na suchej nawierzchni. Druga próba z tą samą prędkością, ale na mokrej nawierzchni. I ostatni przejazd na mokrej nawierzchni zanieczyszczonej liśćmi. Nadmierna prędkość może być niebezpieczna dla Ciebie i innych. Zwłaszcza wtedy, kiedy zła pogoda utrudnia jazdę. Życie masz tylko jedno. Pamiętaj o tym, naciskając gaz. Jedź rozważnie. Przyłącz się do akcji Orlen Bezpieczne Drogi. Wierzę sprawy, sport to jest sport, to są zamknięte drogi, zamknięte specjalne, zabezpieczone przez setki ludzi, przygotowane wcześniej przez organizatora, odebrane przez specjalną taką komisję, która sprawdza, czy te drogi nie są zabezpieczone, nie są niezabezpieczne właśnie dla załóg z jednej strony i dla na przykład kibiców oglądających rajd, prawda, bo przecież jest rajd, są zawodnicy, ale i są kibice. Także to są w ogóle dwie różne sprawy. Sprawa sportów motorowych, samochodowych, a sprawa bezpieczeństwa. Ja zawsze stawiam bardzo, bardzo głęboką przepaść między tymi dwoma sprawami. Wiadomo, że bezpieczeństwo to jest bardzo taki słaby punkt naszych dróg polskich i naszych kierowców i naprawdę tutaj sztab ludzi, tysiące ludzi pracują nad tym, żeby na polskich drogach było bezpiecznie. Maćku, życzę powodzenia i do zobaczenia na mecie. Nie dziękuję, do zobaczenia na mecie. Pozdrowienia dla telewizów mocy kontrolowanej. Jedźcie bezpiecznie, szybko i dojeżdżajcie zawsze do celu podróży. Ściga się na ulicy, jest idiotyczne. Polecam to dla idiotów. Tą czerwoną flagą, czyli zatrzymanie wyścigu, w regulaminie wszystkich sportów samochodowych mówimy nie i koniec z wyścigami po ulicach miast, z pseudorajdowcami szalejącymi pod kawiarniami. Przyjedźcie do nas na tor do Słomczyna.
i my wam pokażemy, jak trudno jest jeździć wyczynowo. To by było super. Pozdrowienia dla wszystkich widzów od Moc Kontrolowanej. Cześć Anieska, cześć Beata, cześć Kasia, ale też cześć Marek, nie ściga się. Ja na tor idę 230, na ulica idę 50. Polecam.